Dzisiaj pytanie, czy są jakieś fragmenty Biblii wskazujące, że Chrystus był Bogiem? I odpowiedź jest tak, jest ich wiele. Biblia nie pozostawia żadnej wątpliwości co do faktu, iż On był Bogiem. Wystarczy sięgnąć do kilku miejsc, a mianowicie takich, które wskazują na Jego odwieczne istnienie, bo Pan Jezus Chrystus, On był, istniał, zanim powstał ten świat, o czym czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, czyli Rodzaju, rozdział 1, 26 werset. Pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 26 werset. Potem rzekł Bóg, uczynimy człowieka na nasz obraz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. Słowo tutaj jest w liczbie mnogiej uczynimy, czyli Pan Jezus Chrystus, Syn Boży, odwieczny Syn Boży, Bóg Ojciec oraz Duch Święty. Trzy osoby w jedności. I kolejne miejsce, które o tym mówi, że Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, to jest miejsce z Ewangelii Jana, rozdział 1, werset 1. Znajdujemy tu następujące słowa. Ewangelia Jana, 1 rozdział, werset 1. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. A więc widać jednoznacznie. Na początku było Słowo. Pan Jezus Chrystus. On istniał także jako anioł pański, o czym czytamy między innymi w Sędziów. Rozdział 6, wersety od 11 do 20. I tym podobne. Fragmenty są liczne, więc tutaj Sędziów. Rozdział 6. Werset 11. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midjańczykami. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego, Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego, za pozwoleniem, panie mój, jeżeli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czy nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midjańczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł, idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midjańczyków, przecież to ja Cię wysyłam. On zaś rzekł do niego, za pozwoleniem, Panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy pośród Manassesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca. A Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midjańczyków jak jednego męża. I powiedział mu, jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną. Nie odchodź stąd, aż wrócę do ciebie i przyniosę ci ofiarę z pokarmów i położę ją przed tobą, a tamten rzekł, pozostanę tu, aż wrócisz. I poszedł Gedeon i przyrządził koźlę oraz placki z jednej efy mąki, mięso włożył do kosza, polewkę wlał do garnka i przyniósł to do niego pod dom i położył przed nim, a anioł Boży rzekł do niego, weź mięso i placki i połóż na tej tam skale, a polewkę wylej. I uczynił tak. Wtedy anioł pański wyciągnął laskę, którą trzymał w ręce i dotknął jej końcem mięsa i placków
a wtem buchnął ogień ze skały i strawił mięso i placki, ale anioł pański zniknął z jego oczu. Gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, rzekł: ach, Panie Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądałem twarzą w twarz. Widać wyraźnie, że Pan Jezus ukazał się także i istniał jako anioł pański, o czym czytaliśmy tu w Sędziów. Jest wieczny i czytamy o tym w Izajasza 9 rozdział 6 werset. Między innymi 9 rozdział 6 werset. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie. I albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Więc widać wyraźnie, że Pan Jezus jest tu nazwany prosto jako wieczny. Kolejne miejsce to jest miejsce z Malachiasza, z Micheasza 5:2. Micheasza, 5 rozdział, 2 werset. Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. Potem reszta jego braci wróci do synów Izraela. Ale ty, Betlejemie, Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. Także Ewangelia Jana, 8 rozdział, 58 werset. Rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. Czyli widać, że Pan Jezus jest wieczny. Jest także niezmienny. Nigdy się nie zmienia, o czym czytamy m.in. Malachiasza, 3 rozdział, 6 werset. Tutaj czytamy w Malachiasza 3:6. Zaiste ja, Pan, nie zmieniam się. Także mamy napisane w Psalmie 102, wersety 25-27. Psalm 102, wersety 25-27. Rzekłem: Boże mój, nie zabieraj mnie w połowie dni moich. Wszak lata Twoje trwają z pokolenia w pokolenie. Tyś z dawna założył ziemię, a niebiosa są dziełem rąk Twoich. One zginą, Ty zaś zostaniesz. I wszystkie jak szata się zużyją, jak szata, która się zmienia. One się zmienią. Czyli widzimy jednoznacznie, że jest wieczny. Również o Panu Jezusie możemy w Słowie Bożym przeczytać, że jest wszechmocny, czyli że może wszystko. Takim miejscem jest na przykład objawienie Jana, inaczej Apokalipsa, rozdział 1, werset 8. Objawienie Jana 1:8. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i był i przyjść ma. Wszechmogący, czyli wszystko może. Także Filipian, 3 rozdział, 21 werset. Filipian, 3 rozdział, 21 werset. Który przemieni, tutaj jest werset wcześniej, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni poniżone ciało nasze, aby się stało podobne chwalebnemu ciału Jego, według skutecznej mocy, którą też wszystko podbić sobie może. Czyli Pan Jezus Chrystus ma moc, którą może wszystko wykonać. Czyli widać wyraźnie, Pan Jezus jest wszechmocny, wszystko może.
Także Pan Jezus Chrystus jest wszechwiedzący, czyli wie wszystko. Czytamy m.in. o tym w Ewangelii Jana, 1 rozdział, 27 werset. Mamy tu tak napisane: On to jest, który przyjdzie za mną, a stał się przede mną, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u obuwia jego. Czyli widać wyraźnie Ewangelia Jana, 1 rozdział i 27 werset. Także mamy 2 rozdział, 25 werset. I że nie potrzebował, aby mu kto świadczył o człowieku, albowiem wiedział, co jest w człowieku. Również 6 rozdział, 64 werset. Tej samej Ewangelii Jana 6, 64. Ale są niektórzy z was, co nie wierzą, albowiem wiedział od początku Jezus, którzy są ci, co nie wierzą i kto jest ten, co go wyda. Widzimy wyraźnie, Pan Jezus jest wszechwiedzący i wie wszystko. Werset 17 rozdziału 21 tej samej Ewangelii. Ewangelia Jana 21, 17. Tutaj znajdujemy takie słowa. Rzeczę mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu to po raz trzeci powiedział: miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus: paś owce moje. Widać wyraźnie, apostoł Piotr powiedział: ty wszystko wiesz, ty wiesz. Więc jednoznacznie Pan Jezus Chrystus jest wszechwiedzący i wie wszystko. Także Ewangelia Marka, 2 rozdział, 8 werset. Ewangelia Marka, 2 rozdział, 8 werset. I zaraz poznawszy Jezus duchem swym, iż tak w sobie myślą, rzekł im: czemuż tak myślicie w sercach swoich? Czyli jednoznacznie widać, że Pan Jezus jest wszechwiedzący i wie wszystko. Także Pan Jezus Chrystus jest wszechobecny. To znaczy, że jest wszędzie. Między innymi czytamy o tym w Ewangelii Jana 3 rozdział, 13 werset. Ewangelia Jana 3:13. I nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. Pan Jezus tu rozmawiał z Nikodemem. Rozmowa odbywała się na ziemi. I w tym samym czasie Pan Jezus twierdzi o sobie, że jest w niebie. Czyli w niebie i na ziemi w tym samym czasie, dlatego że Pan Jezus jest wszechobecny i jest wszędzie. Także czytamy o tym w Efezjan 1 rozdział. Efezjan 1 rozdział. Efezjan 1 rozdział 23 werset. Który jest ciałem Jego i pełnością Jego, który wszystko we wszystkich napełnia. Czyli widać, że Pan Jezus jest jaki? Wszechobecny, jest wszędzie. Także Mateusza 28:20. Ewangelia Mateusza 28:20. O Panu Jezusie czytamy tutaj, że ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazał. I oto jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pan Jezus mówi o sobie, że jest z wszystkimi wierzącymi, aż do skończenia świata. Wierzący są w wielu miejscach. Także w Słowie Bożym są przedstawione inne dowody na to, że Pan Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem. Na przykład wiemy z Ewangelii Jana 1 rozdział 3 werset,
że Pan Jezus stworzył wszystkie rzeczy. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 3 wersecie, wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Kolosan, 1 rozdział, 16 werset. W liście do Kolosan, w 1 rozdziale, 16 wersecie czytamy. Albowiem w nim stworzone jest wszystko, co na niebiosach i co na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy trony, czy państwa, czy władze, czy zwierzchności, wszystko przezeń i dla niego stworzone. Kolejne miejsce to jest miejsce z Hebrajczyków, 1 rozdział, werset 2. Hebrajczyków, rozdział 1. Werset 2. Którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczynił. Czyli widać wyraźnie, że jest wyraźnie powiedziane o Panu Jezusie, że stworzył wszystkie rzeczy. Także Pan Jezus Chrystus zachowuje i podtrzymuje wszystko. Hebrajczyków, 1 rozdział, 3 werset. Który będąc odblaskiem chwały i wyrażeniem istoty Jego, niosąc wszystko słowem mocy swojej, uczyniwszy przez samego siebie oczyszczenie grzechów naszych, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Czyli widzimy, że Pan Jezus wszystko podtrzymuje i to jest Jego zasługa. Kolejne miejsce to jest Kolosan, 1 rozdział, 17 werset. 1 rozdział, 17 werset w liście do Kolosan brzmi następująco. A On jest przed wszystkim i wszystko w Nim stoi. Czyli widać, że wszystko, co jest, stoi na Chrystusie, w Chrystusie. Objawił swoją boską moc przez swoje liczne cuda i przez moc, którą obdarzył innych, aby czynili cuda oraz przez cuda, które dokonywali inni w Jego imieniu. O tym czytamy m.in. w Dziejach Apostolskich, 4 rozdział, 10 werset. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 10 werset brzmi następująco. Niech wam wszystkim wiadomo będzie i wszystkiemu ludowi izraelskiemu, że w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wyście ukrzyżowali, którego Bóg wzbudził z umarłych, przez tego ten stoi przed wami zdrowym. Czyli widać wyraźnie, że to była zasługa Pana Jezusa Chrystusa. Także Pan Jezus Chrystus wybacza grzechy, o czym czytamy w Łukasza, 5 rozdział, 21 werset. Łukasza, rozdział 5, werset 21. I poczęli myśleć uczeni w piśmie i faryzeusze, mówiąc, któż to jest ten, co mówi bluźnierstwa, któż może odpuszczać grzechy oprócz jednego Boga? Ale Jezus, poznawszy myśli ich, odpowiadając, rzekł do nich, cóż myślicie w sercach swoich, cóż jest łatwiej rzec, odpuszczone są ci grzechy twoje, czy rzec, wstań i chodź. Ale abyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł sparaliżowanemu, tobie mówię, wstań. I wziąwszy na się łoże swoje, idź do domu swego. Jednoznacznie widać, że Pan Jezus wybacza grzechy. Także czytamy o tym w Kolosan 3:13. Kolosan, 3 rozdział,
13 werset. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie wzajemnie, jeśli kto ma przeciw komu skargę. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Zatem mamy wyraźną informację o Chrystusie. I także Pan Jezus ma moc położyć życie, aby je znowu wziąć. To też jest dowód na boskość Pana Jezusa. W Ewangelii Jana 10 rozdział 17 werset o tym czytamy. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 17 werset. Dlatego miłuje mnie Ojciec, iż ja kładę życie swoje, abym je znowu wziął. Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je sam od siebie. Mam moc położyć je i mam moc znowu wziąć je. Ten rozkaz wziąłem od Ojca mego. Czyli jednoznacznie widać, że Pan Jezus Chrystus ma moc położyć życie i znowu je wziąć. Także 19 rozdział 30 werset o tym świadczy. A gdy Jezus przyjął ocet, rzekł, spełniło się i nachyliwszy głowę, oddał ducha. Sam zdecydował, kiedy oddać ducha. Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał i wzbudzi zmartwych tych, którzy umarli, o czym czytamy w drugim liście do Koryntian, pierwszy rozdział, 9 werset. Drugi Koryntian, pierwszy rozdział, 9 werset. Ale sami w sobie mieliśmy wyrok śmierci, abyśmy nie ufali w sobie samych, ale w Bogu, który wzbudza umarłych. Także Jana, rozdział 5, werset 21. Jana, Ewangelia, 5 rozdział, 20 werset. Bo Ojciec miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni i większe nad te dzieła pokaże, abyście się wy dziwowali. Albowiem jak Ojciec wzbudza umarłych i ożywia, tak i Syn, których chce, ożywia. Także Ewangelia Jana 11 rozdział, 25 werset. Rzekł jej Jezus, jam jest zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, choćby też umarł, żyć będzie. I wiemy o tym, że Pan Jezus udzieli zapłaty tym, którzy uwierzyli, bo czytamy o tym w 2 Koryntian 5 rozdział 10 werset. 2 Koryntian 5 rozdział 10 werset. Są tutaj napisane takie słowa, albowiem musimy wszyscy stanąć przed sądem Chrystusa, aby każdy odniósł według tego, jak czynił w ciele, czy dobrze, czy źle. Kolejne miejsce, które to oświadcza, to jest 2 Tymoteusza, 4 rozdział, 8 werset. 2 Tymoteusza. 4. Werset 8. Odtąd przeznaczony mi jest wieniec sprawiedliwości, który mi w ten dzień odda Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Także o Panu Jezusie wiemy, że odbiera i przyjmuje uwielbienie, o czym czytamy m.in. w Psalmie 95, werset 6. Psalm 95, 6. Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz, klęknijmy przed Panem, który nas uczynił. Jednoznacznie widać, że Pan Jezus odbiera tą chwałę i cześć. Także w Ewangelii Jana 5 rozdział 23 werset. Ewangelia Jana 5 rozdział 23 werset.
aby wszyscy czcili syna, jak czczą ojca. Kto nie czci syna, nie czci ojca, który go posłał. A więc widać wyraźnie, Ewangelia Jana 5:23 potwierdza, że Pan Jezus odbiera i przyjmuje uwielbienie. Także w Łukasza 24 rozdział, 52 werset mamy to poświadczone. Czyli Ewangelia Łukasza 24 rozdział. Werset. A oni, oddawszy mu pokłon, wrócili do Jerozolimy z radością wielką. Widać wyraźnie, że Pan Jezus przyjął ten hołd, bo jest Bogiem i wiedział o tym, i wie o tym. Także Pan Jezus sądzi świat, o czym czytamy w Ewangelii Jana 5 rozdział, 22 werset. Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi. Jednoznacznie to widać, że Pan Jezus sądzi świat. Także objawienie 20 rozdział 12 werset o tym potwierdza nam. Rozdział 20 objawienia. I widziałem umarłych, małych i wielkich, stojących przed Bogiem i księgi zostały otwarte. I inna księga została otwarta, która jest księgą żywota. I sądzeni byli umarli stosownie do tego, co napisano było w księgach według uczynków swoich. Więc jednoznacznie mamy to wyraźnie potwierdzone, że Pismo Święte przedstawia nam, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Więc odpowiedź na pytanie, czy są jakieś fragmenty Biblii wskazujące, że Chrystus był Bogiem? Odpowiedź brzmi jak najbardziej tak.